Jak poinformowała agencja Unian, walki w Siewierodoniecku toczą się przede wszystkim w rejonie hotelu Mir. Reszta miasta jest pod kontrolą ukraińskich żołnierzy, tak jak szlak komunikacyjny z Lisiczańska do Bachmutu. Hotel Mir nie został jeszcze całkowicie opanowany przez nasze wojsko. Najeźdźcy próbują się tam umocnić. W internecie pojawiły się już nagrania kadyrowców plądrujących ten budynek. Staramy się ich stamtąd odeprzeć. Hotel znajduje się na samym końcu miasta. Dalej rozciąga się tylko las, dodała agencja Unian. Wołodymyr Zełenski odwiedził żołnierzy walczących w obwodzie charkowskim. Prezydent Ukrainy spotkał się tam z żołnierzami broniącymi swojego kraju przed agresją ze strony Rosji. To pierwsza taka wizyta Wołodymyra Zełenskiego od rozpoczęcia wojny. Po wizycie prezydenta armia rosyjska rozpoczęła ostrzał tego terenu. Widać było duży pióropusz ciemnego dymu, wznoszący się na północny wschód od centrum miasta, poinformowano. Siły zbrojne Ukrainy poinformowały o zlikwidowaniu Oleksandra Dosaigajewa, podpułkownika ze 104 Pułku Desantowego. Dodano, że Oleksandr wygrał w kategorii skrzydlatej piechoty na festiwalu Armia Rosji 2021, ale podczas spotkania z ukraińskimi żołnierzami to nie wystarczyło. Siły zbrojne Ukrainy otrzymały pomoc militarną z Polski. Jak przekazała informacyjna agencja radiowa, chodzi o nowoczesne armatochaubice Krab. 18 armatochaubic Krab miało trafić do 3 dywizjonów artylerii. Według informatora z kręgów rządowych polscy żołnierze przeszkolili też 100 przedstawicieli ukraińskich sił zbrojnych. Jeśli podobał Ci się ten film, daj łapkę w górę i subskrybuj mój kanał.